Szara strefa to poważny problem w wielu krajach, także w Polsce. Szara strefa zniekształca konkurencję, psuje rynek, niszczy koszty dla całego społeczeństwa. Wielkość niezarejestrowanych transakcji według EY wynosi w polskiej gospodarce grubo ponad 200 miliardów złotych, czyli ponad trzykrotnie tyle, ile państwo wydaje na ochronę zdrowia. Do tego trzeba uwzględnić również wyłudzenia podatkowe w ramach transakcji zarejestrowanych, na przykład wyłudzenia VAT w branży paliwowej, które są ogromne i szacujemy na około 20% tego rynku. Ponad 20% szara strefa również wynosi na rynku wyrobów tytoniowych. Znacząca szara strefa jest także na rynku hazardowym, na rynku alkoholi. Trzeba dobierać rozwiązania jednak dopasowane do każdej branży. O ile rozwiązanie systemowe w postaci tak zwanego odwróconego VAT-u okazało się skuteczne w przypadku branży stalowej, gdzie wyeliminowano praktycznie szarą strefę, o tyle dla wielu innych branż trzeba te rozwiązania dopasować do ich specyfiki. Jednym z takich rozwiązań, o którym warto także wspomnieć, jest eliminacja czy ograniczenie obrotu gotówkowego poprzez promowanie płatności bezgotówkowych, które także znacząco ograniczą ukrywanie transakcji, a tym samym zmniejszą lukę podatkową w kraju. Ten ubytek dochodów z tytułu niezarejestrowania transakcji, wyłudzeń VAT-owskich itd. rodzi poważne koszty dla państwa, które szacujemy na kilkadziesiąt miliardów złotych.